Do Lublina przyjechali samorządowcy z Kiszyniowa. Władze stolicy Mołdawii przez kilka dni będą poznawać zasady funkcjonowania transportu publicznego w Kozimgrodzie. Dowiedzą się, jak działa karta biletu miejskiego, strefy park and ride, ale przede wszystkim będą uczyć się, jak układać grafik taboru. Transport publiczny w Kiszyniowie, jak widać, znacznie odbiega od europejskich, polskich i lubelskich standardów. Nic dziwnego, Mołdawia to najbiedniejszy kraj Europy, ale stara się nadrabiać zaległości. W ciągu ostatnich 2 lat udało nam się zakupić 200 nowoczesnych trolejbusów. Sukcesywnie wymieniamy nasz tabor, bo wiemy, że wygodny transport publiczny może skłonić naszych mieszkańców do zostawienia samochodu pod domem. Wymiana taboru to jedno, drugie to organizacja pracy. W Kiszyniowie transport publiczny posiłkuje się prywatnymi marszrutkami. Blisko 700-tysięczne miasto to centrum zatrudnienia ludzi z ościennych miejscowości. Tworzą się korki, dlatego lubelska strona projektu poleca swoje parkingi Park and Ride. To jest obciążenie jakby parkingów tych w centrum miasta. Kto nie musi wjeżdżać do miasta, płacić za strefie parkowania, może zostawić na obrzeżach miasta. Mówię chociażby o pasażerach przyjezdnych, przesiąść się do komunikacji zbiorowej i już nie generować tego tłoku samochodowego w centrum miasta. Odpowiedzialni za transport w Kiszyniowie, w Lublinie dowiedzą się też, jak skuteczniej kontrolować, czy pasażer ma ważny bilet i jak skuteczniej ściągać kary od gapowiczów. Jak integrować system zakupu biletów z bankowością elektroniczną i jak organizować pracę na zajezdni. To jest kwestia oddania do dyspozycji pojazdu, utrzymania tego pojazdu w ruchu. Pamiętajmy, że pojazd kursuje od godziny 6 do godziny 22, nieraz 30. Tylko trzeba w nocy szybko przyserwisować, umyć, wyczyścić tak, żeby na poranną zmianę był gotowy. To są grafiki kierowców. Wszystko to w ramach kilkuletniego programu Move It Like Lublin, finansowanego w całości przez Unię Europejską. Cieszę się, że możemy podglądać efekty transformacji komunikacji zbiorowej właśnie u Was. Na pewno będziemy wdrażać niektóre z lubelskich rozwiązań u siebie. Mówię tu przede wszystkim o parkingach na obrzeżach miasta. Mołdawscy samorządowcy odpowiedzialni za organizację transportu publicznego w Kiszyniowie pozostaną w Lublinie do końca tygodnia.